Przechodzimy do kolejnego punktu 9 porządku obrad. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu gminy Czersk za 2015 rok oraz informacją o stanie mienia. Sprawozdanie finansowe gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu gminy Czersk oraz informacją o stanie mienia, a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czersk, wniosek Komisji Rewizyjnej i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej otrzymali Państwo jako materiały na dzisiejszą sesję. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwałą z dnia 8 kwietnia 2016 roku pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2015, podając w uchwale uzasadnienie swojej decyzji. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku w swoim wniosku z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi Czerska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok oceniła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu oraz złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza Czerska. Komisja, wydając opinię o wykonaniu budżetu gminy Czersk za rok 2015, przedstawiła ją w oparciu o przeprowadzone kontrole i posiedzenia poprzedniej kadencji, swoje posiedzenia. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku uchwałą z dnia 31 maja 2016 roku zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Czerska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, przedstawiając również uzasadnienie swojej decyzji. Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosek Komisji Rewizyjnej otrzymali Państwo z materiałami. Każdy mógł się z tymi materiałami zapoznać, dlatego nie będę odczytywał całości tych dokumentów. Czy Komisje Rady chciałyby zająć stanowisko w sprawie powyższych kwestii? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Pani Panów Radnych ma uwagi, zapytania do tego punktu? Bardzo proszę, Pan Radny Krzysztof Przydalski. Ja chciałbym powiedzieć krótko. To jest jedyny moment, gdzie radny może wyrazić swoją opinię o pracy burmistrza podczas głosowania. Chciałem powiedzieć, że będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium pani burmistrz, ponieważ uważam, jako radny z okręgu ulicy Tucholskiej i przyległych, że w moim okręgu dzieje się bardzo mało. Zwróćcie Państwo uwagę, że co sesja proszę o informację na temat postępów prac, jeżeli chodzi o projekt przebudowy ulicy Tucholskiej. Wiem, że pani burmistrz ani razu nie pofatygowała się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie rozmawiała z panem dyrektorem, stąd moje niezadowolenie. Zgłaszane interpelacje dotyczące naprawy nawierzchni ulic w moim okręgu również nie przynoszą zadowalających efektów. Są jakieś prace, ale to naprawdę takie bardzo, bardzo znikome. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że jestem niezadowolony z pracy pani burmistrz i będę głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Piotr Kosowucki, proszę. Pani burmistrz, ostatnio absolutorium rok temu właściwie głośno mówiło się, że to nie jest absolutorium dla pani, tylko dla poprzedniego włodarza. To wszystko, co było zrealizowane w roku 2014, było w planie i w realizacji pana burmistrza ówczesnego Marka Jankowskiego. Dzisiaj mija rok. Muszę powiedzieć tak. Miała pani cały rok na to, żeby swoje obfite obietnice zrealizować przynajmniej w jakiejś części. Co jedynie udało się, no to jedynie udało się wszystkie większe inwestycje poprzesuwać na kolejny rok. Byleby to nie była inwestycja w roku 2014, czy na początku 2015, żeby to nie była zasługa pana ówczesnego burmistrza Marka Jankowskiego. Mija rok i co? Co możemy powiedzieć? Jak bardzo nasze miasto się rozwinęło? Ja tak sobie wypunktowałem. Kwestia monitoringu, kwestia bezpieczeństwa, kwestia terenów inwestycyjnych.
co z tego udało się zrealizować. Dalej, ostatnio dowiedzieliśmy się, tutaj pan Grzegorz Klauza, wiceburmistrz, mówił o jak najszybszym terminie wykonania łącznika między deptakiem w Parku Borowiackim a ulicą Podleśną. Okazuje się, że ten teren nawet nie jest wykupiony, nie ma żadnego projektu. Opowiadacie państwo mieszkańcom różne dziwne rzeczy, a mieszkańcy chcą w to wierzyć. Pani burmistrz wspaniale wpisuje się w piękne zdjęcia naszego miasta, ustawia się do wszystkich możliwych, przy wszystkich apelach, krwiodawstwo. Specjalnie przyglądałem się, jak bardzo pani burmistrz angażuje się w różnego rodzaju akcje. Te akcje właśnie polegają na tym, że jestem, zrobię sobie zdjęcie, pojadę tu, pojadę tam. Również było to raz, przy okazji tego nieszczęśliwego wypadku w Łęgu. Już pomijam tą całą kwestię, gdzie na Facebooku obraża panią radną Pierek, gdzie mówi pani o tym, że ktoś zbija kapitał polityczny na wizerunku, na śmierci dziecka. To właśnie pani radna, gdzie też muszę powiedzieć, że wcale nie przychylnym okiem nie spoglądałem, bo była z pani klubu, zorganizowała tą pikietę, zrobiła to dla mieszkańców, zrobiła to dla naszej gminy. Pani pojechała na gotowe, zrobiła sobie pani zdjęcie, za chwilę na Facebooku pojawiły się obraźliwe jakieś teksty z wpiętym kirem. Wie pani, to jest dla mnie tak żenujące, że nie skończyłem mojej wypowiedzi. Czy nie rozumie pan mojej wypowiedzi? Proszę kontynuować. I proszę się nie dziwić, że moje wzburzenie jest tak wysokie. My oceniamy panią jako włodarza naszego miasta. Pani powinna świecić przykładem. My powinniśmy być z pani dumni. A mi jest po prostu po ludzku zwyczajnie przykro. Obraża pani nas, mieszkańców pojedynczych, absolutnie abstrahuję od tego, czy jestem, powiedzmy, w totalnej opozycji, czy nie jestem w opozycji. Nie ma znaczenia żadnego. Pani powinna świecić przykładem i powinna pani być człowiekiem, który spaja społeczeństwo. Dla mnie jest to daleko, daleko idąca sytuacja, gdzie nie powinna pani tego absolutorium otrzymać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan radny Czesław Niesiołowski, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja chciałbym tak możliwie delikatnie i grzecznie przypomnieć radnym, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu za poprzedni rok. I nie koncertu życzeń, zażaleń, także bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Bogumiła Ropińska, proszę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz. Ja postaram się odnieść do budżetu i wykonania tego budżetu, pani radny Niesiołowski, za rok 2015. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe, to nie mam tutaj, ani członkowie naszego klubu nie mają żadnych zastrzeżeń. Sprawozdanie jest sporządzone poprawnie, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Pani skarbnik spisała się na piątkę albo nawet na szóstkę przy dzisiejszych ocenach. Natomiast ja pozwoliłam sobie odnieść się do zadań merytorycznych, pozwoliłam sobie porównać sprawozdanie finansowe za rok 2014 ze sprawozdaniem roku finansowego 2015. I co z tej analizy wynika? Wynika, że wzrosły dochody. Ale wzrosły dochody w pozycji 1 400 000. 1 400 000 w podatkach dochodowych, w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlaczego o tym mówię, skoro jest to pozytywny aspekt? A dlatego, że my przez cały czas mówimy, że należy wspierać przedsiębiorców, że należy tworzyć miejsca pracy, że należy tworzyć tereny inwestycyjne. I porównanie tych danych pokazuje, że mamy rację. Apelowaliśmy, ale takiego posłuchu nie było. Więc to pokazuje, że należy iść w tym kierunku, bo dochody zwiększają nasi mieszkańcy w podatku dochodowym, zwiększają dochody gminy. Dalej wzrosły subwencje, ale to też nie jest zasługa pani burmistrz. Niestety dochody majątkowe już się zmniejszyły. Idąc dalej, wydatki. Wydatki w stosunku do roku poprzedniego zmalały. Zmalały i pewnie można by to było też uznać za sukces, gdyby nie fakt, że wzrosły wydatki majątkowe.
że wzrosły, przepraszam, wydatki bieżące kosztem wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych. Można spojrzeć na porównanie obu sprawozdań, gdzie wydatki inwestycyjne wyniosły w roku 2014 13 ponad milionów, a w bieżącym tylko ponad 9 milionów. W pozycjach wydatkowych na uwagę zasługuje pozycja wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W roku 2014 25 milionów 807, w roku 2015 26 milionów 836. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia urzędu, to też wzrosły one. Jest to paragraf, rozdział 75.023, paragraf 40.10 i tutaj mamy też wzrost o ponad 160 tysięcy złotych. Oczywiście mamy nadwyżkę. Mamy nadwyżkę, a mieliśmy deficyt. Nie mamy kredytów, ale wszystko to odbyło się kosztem inwestycji. Natomiast te właściwie dochody, które mamy dodatkowe z podatku PIT, przeznaczyliśmy właśnie między innymi na wzrost wynagrodzeń. Powiem tak, na krytykę zasługuje również fakt, że w ubiegłym roku nie było czegoś takiego jak środki niewygasające. W tym roku jest ponad pół miliona złotych. Jest to 9 pozycji, 9 zadań, które nie zostały zrealizowane w ramach budżetu 2015 roku, panie radny Niesiołowski. Ja mówię o tych zadaniach. One zostały przeniesione na rok 2016. No i niestety w tych zadaniach jest również ścieżka rowerowa. Projekt ścieżki rowerowej. Ten, wokół którego są zgromadzone takie emocje. Ja również w tym miejscu pozwolę sobie powiedzieć, że z dużym zdumieniem i wręcz niesmakiem oglądam to, co dzieje się wokół tej ścieżki rowerowej z pani udziałem. Ten bezpardonowy atak na panią radną Fierek na wizji, o portalu społecznościowym już nie wspomnę. Z jakiego powodu? Że przyjęła propozycję pomocy oferowanej przez pana Wieska Kaleskiego. To jest dość infantylne. Ponadto uważam, że są to Himalaje hipokryzji. Organizować protest do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wiedząc, że nie ma projektu, nie ma czego położyć na stole i nie wiadomo, kiedy będzie. Podsumowując, klub radnych nasza gmina nie udzieli burmistrzowi Czerska absolutorium z uwagi na, po pierwsze, brak działań w zakresie wspierania przedsiębiorców i przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, terenów inwestycyjnych. A analiza sprawozdania finansowego pokazuje, że jest to największe źródło wzrostu dochodów gminy i o takie działania jako opozycja apelowaliśmy. Po drugie, niewystarczające lub nawet brak zaangażowania w negocjacje i lobowanie przedsięwzięć z innymi niż gmina gestorami dróg. Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tą ostatnią w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy drodze krajowej 22. Po trzecie, ze względu na złą strukturę wydatków, zwiększenie wydatków bieżących kosztem inwestycji. I po ostatnie, w mojej ocenie, no takie ewidentne nieradzenie sobie z inwestycjami, bo dokumentacja projektowa to też inwestycje. Niewykonanie 9 przedsięwzięć będących zadaniami budżetowymi z roku 2015, a przeniesione do środków niewygasających, czyli de facto niezrealizowane w budżecie roku 2015.
tym również jest ta feralna ścieżka rowerowa z Łęga do Czeszka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Wieliński, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, bezspornym prawem opozycji jest krytykować nie tylko opozycji, ale każdego radnego. Ale ja chcę tutaj przytoczyć kilka pozytywnych faktów, które w ubiegłorocznym budżecie miały miejsce realizacji. Otóż zacznę od budownictwa. Po raz pierwszy, proszę Państwa, po raz pierwszy od ponad 20 lat rozpoczęto budowę budynku komunalnego na 27 lokali mieszkalnych. Tak, ponad 20 lat czekali ludzie na to, żeby wreszcie otrzymać swoje mieszkania. Oczywiście jest to kropla w morzu potrzeb, ponieważ kolejka za mieszkaniem jest bardzo długa. Może ten problem rozwiąże przyszłościowo ustawa, którą rząd przygotowuje w sprawie Mieszkanie Plus. I być może to też tutaj wpłynie na poprawienie kondycji mieszkaniowej w naszej gminie. Ale to są jeszcze strukturalne projekty. Następna kwestia, służba zdrowia. No, widzimy tutaj też znaczne zmiany. Jest coraz więcej lekarzy, którzy świadczą usługi w poradniach lecznictwa. No, bardzo oczekiwaną tutaj poradnią jest ta poradnia kardiologiczna, o której tutaj dzisiaj mówiono, która prowadzona będzie przez doktora Macieja Nawrota, który no, jest tutaj naprawdę świetnym lekarzem w tej dziedzinie i będzie służył pomocą mieszkańcom, pacjentom. Następna kwestia to pomoc społeczna. Tutaj też następują zmiany. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku, że pomoc społeczna spełnia swoje zadanie, chociażby w kwestii 500+, gdzie w wielu gminach, w innych miastach, no nie tak brawo ta kwestia jest realizowana, są opóźnienia. Tutaj w naszej gminie no nie ma sygnałów, żeby były jakieś opóźnienia w wypłacaniu tego świadczenia. Jeżeli mówimy o zadłużeniu, to chcę powiedzieć, że zadłużenie tak de facto między rokiem 2014 a 2015 zmalało. Zmalało prawie o ponad 3 miliony złotych, spłaciliśmy dług. Roczne odsetki, które musimy spłacać od tego zadłużenia, to jest ponad 600 tysięcy złotych. Także to zadłużenie też ciąży na budżecie gminy, które musimy spłacać, które zostało wcześniej zaciągnięte. Tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje, no właśnie, mówimy o przedsiębiorczości. O tej przedsiębiorczości mówiono już głośno w wcześniejszych kadencjach Rady, ale żadne efekty niestety tutaj no, nie były zauważalne. Były firmy, które, nie będę tutaj już mówił może jakie firmy, ale wielu z nas się domyśla, były firmy, przedsiębiorcy, którzy chcieli inwestować w Czesku, no niestety nie uzyskały pomocy od ówczesnych włodarzy miasta, żeby tutaj się osiedlić, żeby tu zainwestować. Przecież nawet istniejące firmy, no w takim złym klimacie dla nich, zastanawiały się nad likwidacją swoich zakładów. Mam tu na myśli ASMET, który też miał problemy z uzyskaniem terenów pod inwestycje. I co się stało? ASMET poszedł zupełnie w inne rejony naszego tutaj, naszych sąsiadów. Tak? Jeżeli mówimy tutaj o dalej budżecie, no nie możemy zapominać o tym gminnym budżecie obywatelskim. Przecież na to przeznaczamy 750 tysięcy. Tutaj realizujemy wiele inwestycji, których inicjatorami, jakby pomysłodawcami są sołectwa i to też są efekty widoczne na dzień dzisiejszy. Także myślę, że jest tu dużo pozytywnych zmian i w dobrym kierunku idących. No i uważam, że nie jest to może budżet zrealizowany na miarę potrzeb, ale jest to budżet na miarę możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie radny Piotr Kosowski, proszę. Panie radny Bielicki, ja wsłuchiwałem się bardzo mocno w to, co pan mówił. Wiem, co tak sobie w pięciu punktach wypunktowałem te wszystkie sukcesy.
ogromny wkład w tworzenie budynku socjalnego. Projekt wykonany, zaplanowany już za wcześniejszej rady. 500+, sądzi Pan, że to nasza gmina ten projekt prowadziła? Jest Pan w błędzie. Zadłużenie, po co jest zadłużenie? Po to, żeby nowe inwestycje powstawały. Gdybyśmy się nie zadłużali, nie byłoby to, co teraz mamy. Dalej, niech Pan powie, jakie firmy obecnie uzyskały pomoc i możliwość inwestowania? Żadne. Dalej, w ogóle brak terenów inwestycyjnych. Niech Pan mi powie z Związku Obywatelskiego. Było tyle projektów. Wie Pan, że ścieżka rowerowa była na rok 2015 zaplanowana? Dlaczego nie zwykła? Nawet projekt nie mamy. Niech Pan mi opowie. To jest to, co Pan powiedział. To wszystkie zasługi ja sobie wypisałem właśnie na kartce. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Radny Zbigniew Biliński, proszę. Chcę wyjaśnić Pan Radnemu Koszykowskiemu, że jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową, to z projektu budżetu obywatelskiego była tworzona, oczywiście projekt był tworzony, ale nawet tych pieniędzy zabrakło, trzeba było dołożyć. I to jest oczywiste, że tutaj z budżetu gminy. Jeżeli chodzi o inwestorów, to Panie Kosakucki, Pan jako radny poprzedniej kadencji nie krzyczał o tym, że nie ma terenów inwestycyjnych, a doskonale Pan wiedział, że firmy interesują się tymi obszarami. Gdzie Pan wtedy był, Panie Radny Kosakucki? A były zakłady pracy, które chciały tutaj inwestować. Jeżeli chodzi o moc, to chcę powiedzieć, nie, oczywiście, że gmina nie jest twórcą, Pan jej nie rozumie. Pan naprawdę nie rozumie, jak on... Panie Radny, my naprawdę... Chodzi mi tak, ale chcę wyjaśnić, że 500+ kwestia wypłacania tych środków, że bardzo płynnie się to odbywa. I to jest zasługa MOPS-u, tak, operatywności tych pracowników i Pani Dyrektor, gdzie inne samorządy mają z tym problemy. Nie wiem dlaczego, ale mają. Chodzi o wypłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja rozumiem, że są emocje, ale możemy naprawdę spokojnie dyskutować i merytorycznie. Bardzo proszę, Pani Burmistrz, wcześniej się zgłaszała. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę odnieść się do niektórych zarzutów zgłoszonych przez opozycję czy argumentów, na podstawie których będą głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium. Najpierw może do najdrażliwszej kwestii chcę się odnieść, a mianowicie wzrostu wynagrodzeń, na co Państwo bardzo często kładli akcent. Przede wszystkim przed przegranymi wyborami na króciusieńko, przed przegranymi wyborami Pan Jankowski dokonał znacznych podwyżek wynagrodzeń w urzędzie. Tak naprawdę sam opłacił je na przestrzeni tylko jednego czy dwóch miesięcy. My musieliśmy honorować te znaczne podwyżki wynagrodzeń i zmieścić je w budżecie 2015 roku, bo jak wypowiadać warunki umów przy niesprzyjającym klimacie w sytuacji, kiedy ja i wiceburmistrzowie musieliśmy mimo wszystko zjednoczyć sobie pracowników, żeby chcieli z nami współpracować. Likwidacja Straży Miejskiej powodowała, że musieliśmy wypłacić przewidziane kodeksem pracy odprawy, ale też honoraria, z jakich zrezygnować nie chcieli ustępujący burmistrzowie, spowodowały, że te wynagrodzenia są wyższe. Ja chcę mieszkańców uspokoić, że ten podnoszony przez opozycję argument o wzroście wynagrodzeń bierze się właśnie z takich przyczyn, chociaż o tej polityce oszczędnościowej czy warunkach i możliwościach wypowiedzenia dotychczasowych warunków płacowych. Też myślimy, dokonujemy analizy, gdzie na jakich stanowiskach są bardzo wysokie wynagrodzenia, gdzie można by było je ograniczać. To tytułem pełnego oświetlenia problemu wynagrodzeń i urzędzie Pani Rada Lublińska. Jeśli chodzi o tak zwane wydatki niewygasające. Proszę Państwa, ustawa o finansach publicznych przewiduje definicję takich wydatków i one nie są niczym złym. Nie są także Pani obce. W momencie, kiedy Pani tutaj pracowała, mieliście, ja też temu okresowi się przyglądałam, mieliście takie pozycje. Proszę Państwa, żeby społeczeństwo dobrze zrozumiało te tak zwane wydatki niewygasające, definicji, których Pani w pełni nie przytoczyła. To nie są zadania niepodjęte do realizacji. To są zadania realizowane, ale nie skończone. I w każdym samorządzie ma to miejsce. Nie jest to nic sprzecznego z ustawą o finansach. I ostatnia rzecz. Poruszamy bardzo często
że z pana radnego Kosowickiego ma problem budynku komunalnego. Nie ma pan racji. Projekt budynku leżał w biurku. My wyciągnęliśmy ten projekt, dokonaliśmy aktualizacji po to, żeby otrzymać dofinansowanie. I powiem panu coś, co pana nie zaskoczy. Z ustkiem z jednego z bardzo wysokich urzędników tutejszego urzędu usłyszałam, że tak z gestem takim mam popukać się w głowę. Wybudowanie budynku mieszkalnego dla 27 rodzin przyniesie tobie czy pani 54 głosy, bo w każdym mieszkaniu mieszka tylko dwóch dorosłych. Natomiast za środki przeznaczone na budowę można by było zrobić kilometry dróg i tych głosów miałabyś 1500. Tak należy kalkulować, mówi mi urzędnik, tak należy kalkulować głosy wyborcze. Ja, proszę Państwa, od takiej kalkulacji się wstrzymuję, odżegnuję, nie będę jej stosować, nie będę tak kalkulować tylko i wyłącznie dla PR-u. Proszę Pani Radny Kosowicki, nie wprowadzać w błąd mieszkańców. To jest nasz projekt i nasz pomysł i nawet chyba nie wie Pan, jak problem nieposiadania mieszkań, jaki jest palącym problemem. Do projektu budżetu na 2017 na pewno będę zgłaszać budowę kolejnego budynku. Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, Państwo, panowie radni z długoletnim stażem wyprzedali wszystkie tereny. Także będziemy się musieli mocno wbijać, żeby znaleźć lokalizację dla budynków komunalnych, kupować grunt od tą pomocy społecznej, tych terenów inwestycyjnych nie ma. I tutaj dziękuję też panu Bielińskiemu za słowo. Rzeczywiście były podmioty gospodarcze, które chciały tutaj osiąść, dzisiaj prosperują w innej gminie, stworzą miejsca pracy, a panowie po prostu te podmioty przepędzili z terenu gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Kroplewska, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałam podziękować w imieniu naszych najmłodszych dzieci i również osób starszych, bo nikt tutaj nie wspomniał o tym, że gmina dostała się do tego programu Senior Ligo i nasi właśnie najstarsi, samotni często, mają bardzo ciekawy program, mogą tam przebywać, mają dodatkowe zajęcia terapeutyczne, dodatkowe zajęcia, gdzie umiera im się czas. Poznają ciekawych ludzi i różne wykonują różne ciekawe rzeczy. A najmłodsi, ja bardzo się cieszę, że my mamy w końcu pediatrę. Nasze dzieci są otoczone opieką. Przyjmuje u nas w środę, w piątek i z tego co wiem, prawdopodobnie w poniedziałek, w godzinach popołudniowych. Więc w końcu nasze dzieci będą miały właśnie właściwą opiekę pediatryczną, o którą też zabiega pani doktor Marek. Dziękuję bardzo. Pani radna Fierek, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Pani Burmistrz. Może wszystkich teraz zaskoczę, ale ja będę głosowała za absolutorium dla Pani Burmistrz, bo trzeba być ponad swoje poglądy osobiste, ponad swoje uczucia i przyznaję się, tworzyłam w koalicji ten budżet. Ja czuję się bardzo za niego odpowiedzialna, mimo że moi mieszkańcy mieli znikomy udział w tym budżecie. Zbudowano nam tylko 3 punkty świetne, ale miałam zapewnienia, że nasza gmina będzie się rozwijała i ufam, że pani burmistrz jeszcze dokona i moich mieszkańców w ten sposób nie będzie karała i jakieś inwestycje będą jeszcze w naszym tutaj okręgu wyborczym. Jeżeli chodzi o te oskarżenia, tutaj odnoszę się, że ja proszę, jeżeli przepraszam panią burmistrz, jeżeli czymkolwiek pani uraziłam, ale ja nigdy nie chciałam zrobić kariery politycznej, działam tylko w imieniu i dla moich mieszkańców, którzy tej ścieżki od 25 lat. I proszę wszystkich zebranych tutaj i media i tak dalej, aby pozostawili tą biedną rodzinę, bo kto ma dzieci, to rozumie, jaka to jest pustka. Sama bardzo, jeszcze raz proszę, pozostawmy ten temat i działajmy wspólnie, żeby ta ścieżka powstała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dyskutujemy nad absolutorium, sprawozdaniem finansowym i w tym temacie bardzo proszę. Pani radna Bogumiła Robińska.
Ja chciałam się odnieść do wyjaśnienia pani burmistrz. Rzeczywiście w wynagrodzeniach zapewne znalazły się kwoty ustalone wcześniej przez poprzednich włodarzy. Natomiast też znalazły się inne wynagrodzenia, do których nie chciałabym już wracać, bo były wielokrotnie tutaj wymieniane, więc, ale chcę też jeszcze przypomnieć, że przez moment zatrudniała pani dwóch sekretarzy. No, nie można też nie wspomnieć o doradcach. No, pani burmistrz, ja wiem, że pani jakby próbuje się bronić, ale no też bądźmy obiektywni w tych ocenach tego budżetu i kwestii wynagrodzeń, które zostały zwiększone. Bo tam jest potężna pozycja. Oczywiście to są wynagrodzenia również jednostek. Natomiast co do środków niewygasających. Rzeczywiście, może powiedziałam skrótowo i radni, wszyscy radni do końca jakby rozumieją istotę środków niewygasających. Oczywiście w ustawie o finansach publicznych istnieje taka pozycja i ona może się zdarzyć, tak? Bo są inwestycje, to taki obszar, na którym, gdzie trudno przewidzieć, co się może zdarzyć i zdarzają się sytuacje, że co i któraś z umów nie zostanie wykonana w roku budżetowym. Ja nigdy nie powiedziałam, że te umowy czy te zadania nie zostały rozpoczęte, bo ja rozumiem zasady funkcjonowania środków niewygasających. Ja chcę tylko podkreślić, że tych pozycji jest aż 9, czyli w 9 przypadkach coś się zadziało, że zadania nie zostały dokończone, nie zostały zrealizowane. Ja powiem szczerze, nie chciałam drążyć tego tematu, ale skoro pani burmistrz, że tak powiem, rozpoczęła, no to można to podrążyć. Bo mając środki niewygasające, mamy niezrealizowane umowy. Powinniśmy, i tutaj ukłon w stronę komisji rewizyjnej, zastanowić się, z jakich przyczyn te umowy nie zostały zrealizowane. Po kolei, każda z nich, czy zostały wystawione poprawnie aneksy, czy powinny być naliczone kary umowne. Kary umowne to dochody gminy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić jakby w szczegóły środków niewygasających, ale tak naprawdę dla mnie problemem jest fakt, że jest aż tak wiele tych pozycji. Między innymi właśnie ścieżka, o której tutaj mówiła pani Basia, ja nie chcę do niej wracać, ale to przedsięwzięcie nawet już nie będzie w środkach niewygasających, ono jest po prostu przeniesione na rok 2016. I to jest niezrealizowane zadanie. Mówimy o merytorycznie zrealizowanych zadaniach. Tych 9 nie jest. I to jest fakt. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedną uwagę. Chciałabym się odnieść ogólnie do tego, co powiedział pan radny Bieliński i właściwie też pani burmistrz. Ja czasami odnoszę wrażenie, że bawimy się w pomidora. Na zasadzie takiej, opozycja stawia jakieś argumenty, zwłaszcza ja, która nie byłam do tej pory żadnej koalicji rządzącej, a po drugiej stronie jest przysłowiowy pomidor. Wy też tak robiliście. Za waszych czasów było właśnie tak. Jesteśmy właściwie na półmetku państwa kadencji. I jak długo jeszcze będziemy tutaj dyskutowali w takiej retoryce? Pomidor. My swoje, a państwo pomidor, wy też tak robiliście. Po to przyszliście do władzy, po to ją macie, żeby robić to inaczej. W myśl waszego hasła widzimy gminę inaczej. Więc nie używajcie tego typu argumentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Bieliński, proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, słuchałem tutaj wiele opinii na temat budżetu. Została tutaj kilka spraw wyjaśnione i myślę, że naświetlone w dobrym obrazie. Natomiast mówimy tutaj o opozycji czy koalicji. Ja powiedziałem wyraźnie, że można krytykować i to jest niezbywalne prawo każdego radnego. Jeżeli tutaj następują ataki, to nieuzasadnione ataki na niektóre kwestie, które są tutaj przytaczane, to taka jest odpowiedź pani radna Radnicka.
system. No niestety musimy niekiedy wracać do historii, żeby przypomnieć o tych sprawach, o których wy często zapominacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Będziemy zmierzać do końca dyskusji. Bardzo proszę, jeszcze pan radny Przytarski. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana Bielińskiego, bardzo spokojnie chciałbym podkreślić. Pan Bieliński tutaj stwierdził, że gmina była bardzo zadłużona na koniec ostatniej kadencji. Chciałem podkreślić, że gmina cały czas była zadłużona bardzo bezpiecznie. Mamy zadłużenie gminy najniższe w rejonie, można powiedzieć. Chciałem panu jeszcze dodać, zadłużenie było 25,5 miliona złotych. Nie wiem, czy pan się orientuje, że na koniec kadencji pozostały 3 miliony 800 tysięcy wolnych środków. 1,5 miliona pozostało z dotacji na inwestycje, co daje kwotę 5 milionów 300 tysięcy. I tutaj chyba pani burmistrz nie zaprzeczy, że te pieniądze były od razu do państwa dyspozycji. Mogliście je jak gdyby rozdysponować, podzielić. I krótkie pytanie jeszcze tylko do pani burmistrz. Czy były podwyżki w urzędzie już za pani rządów? Dziękuję. Pani burmistrz, bardzo proszę. Wysoka Rado, pani radny Przytarski, tak. Były pojedyncze przypadki podwyższenia wynagrodzeń pracowników. Były, wyróżniają się swoją solidnością, pracą i skutecznością. Nie było natomiast podwyżek, jak to zwyczajnie miał poprzednik, podwyżki automatycznej, czyli nie było tak, że wszyscy dostali podwyżkę wynagrodzeń. Było to kilka przypadków osób, które być może wcześniej w moim pojęciu nie były doceniane, a rzeczywiście poświęcają się pracy. Jeśli pani przewodnicząca, jedno słowo jeszcze pan pozwoli. Pani radna Lubińska odwoływała się do MOPS-u i do STZ-u. Proszę państwa, nie sposób nie zauważyć, że dokładnie w tych dwóch jednostkach nastąpiły radykalnie lepsze, uległy poprawie działania jednej i drugiej jednostki. I tylko trzeba być po prostu zaciętym człowiekiem, nie widząc zmian w STZ-ie i nie widząc zmian w MOPS-ie i nie widząc zmian w poradni leczenia uzależnień. Chcę, proszę państwa, jeszcze powiedzieć wam, że radni poprzednich kadencji, po prostu jeśli chodzi o poradni leczenia uzależnień, z roku na rok byli wprowadzani w błąd, jakoby terapię prowadziła poradnia leczenia uzależnień wychodząca z spraw SPZOS. Nie wiedzieliście państwo, chociaż sądzę, że nie wszyscy nie wiedzieli, terapię tę prowadziły po prostu osoby fizyczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tę dyskusję długo można by było prowadzić. Udzielam ostatnich głosów politycznych. Proszę bardzo, pan radny Kosobucki, proszę. No, byłem przekonany, że tego głosu pan mi nie udzieli. Chciałbym odnieść się do tego, co powiedziała pani burmistrz. Pani burmistrz, cokolwiek mówię na pani temat, czy analizuję, niech mi pani wierzy, nie analizuję tylko w kwestiach głosów, bo obiecywała pani takie cuda na wierzbie, że ani 54 głosy, czy tam jakiekolwiek inne nie są zmienić pewnych ustaleń, pewnych faktów. Druga kwestia. Niech pani publicznie powie wszystkim mieszkańcom, że projektu budowy tego budynku socjalnego nie było. Jeżeli proszę powiedzieć publicznie, głośno wszystkim, tego projektu nie było. Nikt go nie zaprojektował, tego nikt nie miał zamiaru wybudować. To jest jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz. Powiedziała pani burmistrz, że kiedy obejmowała pani swoje stanowisko, ówczesny burmistrz schodząc ze stanowiska porozdawał podwyżki swoim pracownikom. Proszę sobie przypomnieć, co pani zrobiła w momencie, kiedy objęła pani stanowisko. Już przewodniczący wystąpił z podwyżką dla pani. Potem trzeba było to weryfikować. No nie wierzę w to, żeby to przewodniczący sam wymyślił tą podwyżkę. Być może dostał taką sugestię. Aczkolwiek oczekiwała pani tej podwyżki wyższej, znaczy oczekiwała pani wyższego pensu niż miał ówczesny włodarz. To jest jedno. A drugi, publicznie w mediach informowała pani pana Bielska, żeby zrzekł się swojego należnego pensum za
bycie wówczas, czy objęcie funkcji sekretarza, to był taki czas, powiedzmy, niewykonywania pracy, a należnego mu pensum. Też pani nawoływała, żeby on z tego zrezygnował, I to był jego ogromny błąd. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, proszę. Ja nie powiedziałam, panie radny, że tego projektu nie było. Powiedziałam, że leżał w szufladzie, musieliśmy go zmodyfikować po to, żeby dostać dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego. Nigdy nie powiedziałam, że go nie było. Odwołując się do wypowiedzi wysokiego urzędnika, że robię błąd, bo zaowocuje dodanie tylko 54 głosami. I to było moje wyjaśnienie. Natomiast jeśli chodzi o moją podwyżkę, nie wiem, czy pan sugeruje, że ja naciskałam na radę, żeby podwyższyła mi wynagrodzenie. Pani Kosowicki, proszę tak nie mówić. Nie wie pan, nie zna pan okoliczności, nie wie pan jaka część koalicji o to wystąpiła, ja o taką podwyżkę, ja tej podwyżki nie żądałam. Zresztą nie wiem, ale przypuszczam, że mój poprzednik zarabiał więcej niż ja, a mimo to nie domagam się wyższego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani radna Ropińska, proszę. Ja tylko chciałam sprostować. Ja w mojej wypowiedzi w kwestii udzielenia bądź nie absolutorium nie odnosiłam się ani do MOPS-u, ani do SPZ-u. Dziękuję bardzo. Czy inne głosy? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do projektu uchwał. Punkt 10 porządku obrad. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała przyjęcia sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2015. Projekt uchwały nr 188. Czy komisje rady chciałby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Czy do projektu uchwały są uwagi, wnioski? Nie widzę, zamykam dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego gminy Czersk za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czersk za rok 2015? Proszę o podniesienie ręki. Dziewiętnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto nie brał udziału w głosowaniu? Pan radny Pruski nie brał udziału w głosowaniu, rozumiem. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte. Kolejny projekt uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Czerska z tytułu wykonania budżetu gminy Czersk za 2015 rok, projekt uchwały nr 189. Czy komisje rady chciałby się odnieść do projektu uchwały? Nie widzę, otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych ma uwagi, wnioski do projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza Czerska z tytułu wykonania budżetu gminy Czersk za 2015 rok? Proszę o podniesienie ręki. czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Sześć głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma głosów wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Pani burmistrz, bardzo proszę przyjąć gratulacje za wykonanie budżetu i otrzymane absolutorium. Wszystkim pracownikom, którzy pracowali nad realizacją budżetu. Szczególnie chciałbym podziękować pani skarbnik za sprawozdawczość z wykonania budżetu dla Rady Miejskiej i za przygotowane sprawozdanie finansowe. Bardzo proszę, pani burmistrz. Panie Przewodniczący.
Przewodniczący, Szanowna Rado. Najpierw tytułem wstępu kilka takich formalności, że podstawą do udzielania każdemu w Polsce wójtowi absolutorium są dokumenty. Na te dokumenty składa się między innymi sprawozdanie z wykonania budżetu, opinii, wniosek kierowany do radnych, do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium, ale też pewnie jeden z najważniejszych dokumentów wydanych przez organ zupełnie niezależny, apolityczny, daleki od kierowania się emocjami w sporządzeniu, a mianowicie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tę opinię bez zastrzeżeń pod adresem burmistrza Czerska za 2015 rok rzeczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa wydała. Dochody zostały zrealizowane, wydatki także, zmniejszyło się zadłużenie gminy, wykonaliśmy lub rozpoczęliśmy, a tylko nie dobiegliśmy do mety wszystkie inwestycje, jakie zostały zapisane w budżecie i to bez względu na to, kto ten budżet przegłosował. Nikt tutaj nie może kwestionować, że uchwała budżetowa została przegłosowana z wytyczeniem burmistrzowi zadań inwestycyjnych, została przegłosowana w sposób demokratyczny. Tak jak powiedziałam, na pewno są wielkie zmiany w naszej gminie, jeśli chodzi o Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej, poradnie leczenia uzależnień, SPZOS. Udało się, proszę Państwa, z programu wyborczego zrobić wiele, ale nie wszystko. Oczywiście mamy jeszcze na to trochę czasu. Ja mówiłam wyborcom, że te cztery najważniejsze rzeczy, a mianowicie służba zdrowia, MOPS, likwidacja straży miejskiej, to są te najważniejsze bloki i te bloki, proszę Państwa, wykonała. Pan Przewodniczący pewnie potwierdzi, że próbowałam prosić o zmianę konwencji podziękowania burmistrzowi za wykonanie budżetu i zrezygnować z kwiatów, ale przyjmuję je, Panie Przewodniczący, symbolicznie, bo na wykonanie tego budżetu składało się wiele czynników, a tymi najważniejszymi czynnikami to był czynnik ludzki. I w pierwszym rzędzie chcę bardzo serdecznie podziękować moim kolegom wiceburmistrzom za współpracę. To, że ja czasami, jak mówi pan radny Przytarski, nie uczestniczyłam bezpośrednio w rozmowach z Gdakiem, nie oznacza, że tych rozmów nie prowadzi burmistrz. Takie rozmowy prowadzą wiceburmistrzowie i prowadzą je w imieniu burmistrza. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i wszystkim pracownikom zatrudnionym i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach budżetowych. Pragnę podziękować prezesowi Zakładu Usług Komunalnych za pracę w 2015 roku i dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szczególnie dziękuję nieobecnej dzisiaj pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za heroiczną pracę, o której ona nie mówi i której nie widać, a którą wykonuje. Dziękuję wszystkim radnym za wszystkim, bez wyjątku, za sugestie, uwagi, interpelacje, bo nie było tak, proszę Państwa, że znajdziemy przypadek czy przykład radnego, którego choćby jedna interpelacja nie została wykonana czy zrealizowana. Nie jest to zabawa w pomidora, nie kieruje się takimi zasadami, że nie zrobię czegoś, czego potrzebują ludzie tylko dlatego, że zgłasza to radny X czy Y z opozycji. Proszę Państwa, ja o jedno jeszcze chcę apelować, że śrubowaliśmy wszyscy, Pani Ropińska powiedziała, że
jesteśmy na pół, jesteście, zwracając się do nas na półmetku, jesteśmy wszyscy na półmetku. Także radni opozycyjni, chyba że coś tutaj nie zrozumiałam z treści ich mandatu, ale podejrzewam, że też kadencja radnych opozycyjnych kończy się w 2018 roku. Obejmując mandat, ślubowaliście Państwo i ja, że będziemy na gminę patrzeć jak na całość. Ja rozumiem tę polityczną grę, czyli walkę o swój rejon wyborczy, ale proszę Państwa, taka działalność jak SPZOS, MOPS, kultura nie odnosi się do ulicy Poziomkowej, Truskawkowej. Ona się odnosi do wszystkich mieszkańców naszego Czerska. I bo przecież o swoje rejony walczą nawet zacieklej niż Państwo, a nie obciążeni emocjami czy politycznymi animozjami, walczą przewodniczący osiedli i sołtysi. I w tym momencie chciałam podziękować za, to jest moje oczywiście zdanie i mój odbiór, za świetną współpracę między przewodniczącymi osiedli i sołtysami, jaką układałam sobie przez 2015 rok. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że będą mieli Państwo niekiedy sytuację, że jako radny, a jednocześnie sołtys, trzeba będzie zdystansować się bardziej do funkcji sołtysa, a wczuć się w sytuację, funkcję radnego, czyli osoby, która ma obowiązek spojrzeć na gminę jako całość. I na koniec chcę podziękować radnym koalicji, czyli radnym mojego byłego klubu wyborczego i radnym Porozumienia Czerskiego za wsparcie. Ja to wsparcie otrzymywałam podczas naszych formalnych i nieformalnych spotkań i za to koleżankom i kolegom bardzo dziękuję. Na koniec chcę podziękować mieszkańcom, których spotykam w sklepie, na ulicy, którzy nie są to, proszę Państwa, tak zwane elity. Są to ludzie najczęściej skromni, którzy podchodzą do mnie i mówią, że nadal pokładają we mnie nadzieję i kibicują mi w tym, co robię. Mieszkańcom dziękuję szczególnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ogłaszam 10-minutową przerwę.